Witam Państwa. Jeszcze raz tutaj robimy ten film kręcimy z tego cmentarza Armii Radzieckiej. Dzisiaj jakby tematem tego filmu to są akurat te dwa czołgi. Tutaj chcę, znaczy nie tyle co akurat te dwa czołgi, bo tutaj mamy później następne dwa. Ale przede wszystkim coś trzeba powiedzieć o historii tego czołgu. Coś, co jest po prostu mało co znane, nie zawsze się mówi i tak dalej. Zawsze się mówiło, że ta radziecka technika to była taka super i tak dalej, i tak dalej. Ale dzisiaj chcę tylko tyle powiedzieć Państwu na ten temat, że czołg T-34, on był wspaniałym kompromisem pancerza, prędkości i siły ognia. I dlaczego to w ogóle tak nastąpiło? Z czego się w ogóle ten czołg wziął? On miał swój wcześniejszy czołg, jakby tutaj protoplastą. To był amerykański czołg tak zwanej prędkościowy, szybko chodzący, w ten sposób, może można to przetłumaczyć. Po rosyjsku nazywał się bystrochodny tank. I on był ściągnięty do Związku Radzieckiego ze Stanów Zjednoczonych. Był bardzo znany właśnie taki projektant i on właśnie zrobił taki czołg, lekki w pancerzu, można było gąsienicę ściągnąć i można było po kołach, kołami jeździć po drodze. Ten czołg był przygotowany, ten BT, był przygotowany w dużych ilościach do ataku, nie tyle co do obrony. Dlaczego? Dlaczego on był przygotowany do ataku? Mało kto wie, ale Związek Radziecki poprzez po likwidacji Polski był przygotowywany do ataku na Niemcy. I wyobraźcie sobie, że 7 lipca 1941 roku zostały odpowiednio wcześniej z tą datą przedstawione do, powiedzmy, wszystkim żołnierzom Armii Radzieckiej przedstawione tak zwane czerwone pakiety. To był czerwony pakiet o ataku na Niemcy. Ja tutaj jeszcze przy okazji powiem, że dlaczego właśnie zrobiono tak dużo tych czołgów, ponieważ one służyły do ataku. Przez Polskę miały przejechać na gąsienicach, później miały być zrzucone gąsienicy i po autostradach Europy Zachodniej miały przejechać do Pirenejów radzieckie czołgi. Było przygotowanych 5 armii radzieckich na granicy od Rumunii po Bałtyk. Te armie radzieckie były wyposażone specjalnie, przygotowane właśnie do ataku. I teraz całe te 5 armii radzieckich, praktycznie ich koncentracja na granicy z Niemcami, na granicy z Polską, Rumunią i tak dalej, były w roku 1941 po 22 czerwca, kiedy Niemcy napadły na Związek Radziecki, one były w drodze i dlatego początkowe sukcesy Niemców były spowodowane tym, że to wszystko było w drodze i można było zdezorganizować całą tą armię radziecką. I to można było spowodowało, że Niemcy robili sobie na luzie 50 km dziennie, dlatego weszli tak w głąb tak potężnego terytorium. I to praktycznie bezproblemowo. Pierwsze problemy zaczęły się dopiero pod Moskwą, a tak szli jak w masło. Dlaczego tak się działo? Ponieważ plany były zupełnie inne. Związek Radziecki miał być państwem, które atakuje Europę Zachodnią i wyzwala od Hitlera. Ale niestety tak się w sumie stało, ale po ciężkich zmaganiach. Musiała być Moskwa, Stalingrad, Kursk i tak dalej. Co o tym też świadczy? Mało kto zna oficjalny dokument, który mówi, że o tym, jaki motyw uzasadniający napaść na Związek Radziecki przygotował Hitler. I w tych wielu, wielu punktach było istnienie tak zwanej floty Dunaju. Ona się znajdowała, praktycznie stała na kotwicach 200 metrów od granicy rumuńskiej i została przegoniona po otwartym morzu. To była flotylla rzeczna z potężną artylerią, z desantem piechoty morskiej. Była przegoniona z portów rosyjskich, kiedy morze było spokojne i dobra pogoda.
i te potężne okręty, to były takie pancerniki rzeczne, one stały właśnie w tej delcie Dunaju. Kiedy wybuchła wojna, kiedy Niemcy napadły, one, ta flota została zatopiona i te zagony Guderiana, które atakowały Odessę, czy szły tutaj po Ukrainie, one je od tyłu zaatakowały. Mało tak, ja mówiłem tutaj o 5 armiach, ja tylko tutaj powiedziałem o flocie, o tej flocie Dunaju, bo jaki był plan? Ta eskadra tych ciężkich okrętów, tych tak zwanych rzecznych pancerników, miała się Dunajem pod prąd posuwać i zdobywać tereny Austrii i tak dalej. Ponieważ armia rajcka miała zaleć Europę do Pirenejów. Taki był plan. To było i to było wszystko ustawione na 7 lipca, ale niestety Niemcy 22 czerwca, parę tygodni wcześniej, zaatakowały, no i to wszystko się zdezorganizowało. Mało tego, dlaczego jeszcze tak Niemcy tak weszli jak w masło? Ponieważ zawsze atakująca armia zajmuje pozycję do ataku przed przeszkodą wodną, a nie za przeszkodą. A więc jeżeli Niemcy atakowali, to Rosjanie musieli się, armia radziecka musiała się cofać przez rzeki, a więc to było już utrudnione, kiedy funkcjonowało lotnictwo, które miało panowanie w powietrzu, czyli to niemieckie lotnictwo. Mało tego, szereg samolotów transportowych, dziesiątki tysięcy spadochroniarzy przygotowanych walczyło jako zwykła piechota, ponieważ spadochroniarze do czego są używani? Pierwszy rzuca zrzut spadochronowy, a później się po prostu popycha wojska lądowe, a więc w ten sposób się łapie przyczółki i w ten sposób się armia przesuwa. Niestety wszystkie te plany wzięły w łeb i spadochroniarze robili za zwykłą piechotę. Co jeszcze jest tutaj ciekawego, ponieważ to jest tak fragment książki, to co ja właśnie mówię i to jest bardzo dobrze udokumentowane. W 42, raczej stop, jeszcze w maju 41 roku był opracowywany ciężki plan, jak tu rozwiązać problem głodu roku 42. Dlaczego głód w 42 roku? Ponieważ 5 armii tak rozkręconych, z ogromnym przemysłem na zapleczu, z ogromnym zasobem ludzkim, miało zalać Europę, a więc wiadomo, że ta masa ludzi musiała się czymś żywić, a więc problem był właśnie, podejrzewali, że może być głód, bo to wszystko było policzone. Ile trzeba tego, tego, tego i tak dalej, nie? Co jeszcze było ciekawe? Niemiecki wywiad, o dziwo, bardzo dobrze wiedział o tym ataku. To dzisiaj historycy udają wariatów, że takiego problemu nie było. Ponieważ najlepiej jakby historia to przemilczała, że takie były plany. Wywiad niemiecki bardzo dobrze o tym wiedział, ponieważ wysyłano samoloty na terytorium Związku Radzieckiego, przy granicy i dalej, i widziano, jaki jest przerzut wojsk. Robiono to nocą, ale i tak do tej 5 armii nie idzie po prostu ukryć. Nie da się. Gdzież by się po prostu ktoś stawał na rzęsach i uszami klaskał, to nie da rady po prostu. Nie da rady zobaczyć, że po prostu wszystkie jednostki stoją przed rzekami, a nie za rzekami. A więc nie do obrony, tylko do ataku. A więc tak samo, samoloty w paczkach. Kiedy Niemcy napadli, powiedzmy, no to co, znaleźli samoloty, lwią część samolotów w paczkach. Czyli powiedzmy w paczkach, w częściach, które by trzeba było zmontować. Później miał być lotnicy i sprzęt naziemny przyjechać i dopiero mieli to zmontować i wtedy powstawał dywizjon lotnictwa myśliwskiego, bombowego i tak dalej. Poza tym sama konstrukcja samolotów była tak stworzona do ataku. To były praktycznie te I-16, to taki był typ samolotu, możecie sprawdzić w internecie. Te I-16 były takimi samolotami, które praktycznie były myśliwsko-bombowymi. Jak na tamte czasy to był po prostu latający czołg. Ten praktycznie nie był myśliwiec, tylko latający czołg do zwalczania kolumn pancernych. A więc cała ta machina przemysłu radzieckiego, który powstał w latach 30., ona służyła po prostu do ataku, bo taki był generalny sens istnienia Związku Radzieckiego, który powstał na gruzach caratu i jak wiemy, te państwo
przez funkcjonowanie swoje, po prostu ten ogromny przemysł było zasilane, i to nawet już po 45 roku, przez wielki tak zwany kapitał. Co to jest ten wielki kapitał, kto nim rządził? No to w opisie do tego filmu zobaczycie sobie taki film, który ma taki świetny tytuł. Wiecie jaki? Antypolska linia rodowa Nemrona. To jest właśnie właściciele wielkiego kapitału, który postawił na ruinach caratu, postawił wielki przemysłowy Związek Radziecki, gdzie praktycznie można było w walonkach chodzić, ale produkowało się tak nowoczesne czołgi. Czyli zaczęliśmy o czołgach kończymy. I to na razie wszystko.